Radio Conchita, to FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. I pomiarem tylko. Już za 799 zł. Tutaj nowy pokazji z nowego zeszka. Szczęść Boże, Agnieszka Kieprowska zaprasza na mnie na wydanie informacji. Dwa prezydenckie weta i jeden podpis w sprawie ustaw reformujących sądownictwo. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa o ustroju sądów powszechnych. Pozostałe o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa prezydent zawetował. Za dwa miesiące ma przedstawić własne projekty ustaw. Decyzję prezydenta opozycja wykorzystuje do dalszej rozgrywki politycznej i namawia do kontynuowania protestów. Jutro polską reformą sądownictwa... Zawsze jakaś zakała musi być, wiesz. Podpisana przez prezydenta nowelizacja o sądach powszechnych zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów, wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom i zasadę niezmienności składu orzekającego do zakończenia prowadzonej sprawy. Te zmiany stanowią element zapowiadanej przez Prawo i Sprawiedliwość szerokiej reformy wymiaru sprawiedliwości, mówi Ryszard Terlecki, szef klubu Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo jestem zadowolony z tego, że chociaż część tego projektu została zrealizowana, tego projektu reformy sądownictwa, reformy wymiaru sprawiedliwości. To jest akurat ta część, która bardzo istotny sposób wpłynie na funkcjonowanie takie organizacyjne sądu. Premier Beata Szydło nie kryje jednakże zawetowanie przez prezydenta dwóch ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa spowolni pracę nad reformą sądownictwa. Szefowa rządu zadeklarowała, że nie zawróci z drogi naprawy państwa i nie ulegnie naciskom. To głos zwykłych Polaków dla rządu jest najważniejszy, mówiła premier we wczorajszym orędziu. Jeśli sprzeniewierzymy się zaufaniu Polaków, drugiej szansy nie będzie. Dzisiejsze weto pana prezydenta spowolniło pracę nad reformą. Co więcej, zostało potraktowane jako zachęta przez tych, którzy walczą o utrzymanie niesprawiedliwego systemu. Systemu wielkich i małych nadużyć oraz opresji dla wielu uczciwych obywateli. Prezydent wziął na siebie ciężar i odpowiedzialność za dokończenie prac nad reformą sądów. W ciągu dwóch miesięcy ma przedstawić projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Prawo i Sprawiedliwość oczekuje, że będą one zmierzać w tym samym kierunku, co te zawetowane. Chodzi na przykład o tą izbę dyscyplinującą wymiar sprawiedliwości czy o zmiany personalne, ale pozostawiamy panu prezydentowi teraz inicjatywę przygotowania projektu wojny na górze nie ma. Choć dalsze protesty uliczne i żądania wydają się być już bezpodstawne, opozycja nie składa broni. Nie chodzi bowiem o sądy, ale o obalenie rządu Zjednoczonej Prawicy. Pamiętajmy, że to była bitwa. Ale być może czekają nas kolejne bitwy w przyszłości. Być może już na jesieni. To był wielki tydzień. I jesteśmy przekonani, że Polska jest po tym tygodniu inna. I Polacy są inni. PSL proponuje comiesięczne manifestacje pod siedzibą Sądu Najwyższego. Miałby to być hołd wdzięczności za dwa prezydenckie weta. Żeby podtrzymać tą pozytywną energię, takie spotkania co miesiąc przed pomnikiem Powstania Warszawskiego, przed Sądem Najwyższym, jako symbolu zwycięstwa jednak rozumu. To uderzenie w polską rację stanu i kwestionowanie narodowego interesu przez opozycję, mówi minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Bez zmiany wymiaru sprawiedliwości wszystkie reformy, które przeprowadziliśmy, mogą zostać zakwestionowane i obrócone w pył. Warto sobie z tego zdawać sprawę. Obawa przed rozpadem siły politycznej przeprowadzającej dobrą zmianę jest realna, przestrzega politolog dr Aleksander Kozicki. Zachowanie spójności ma kluczowe znaczenie. Jeżeli nie zostanie zachowane, będziemy mieli scenariusze powtarzalne. One niestety cyklicznie się zdarzały przez ponad ćwierćwiecze ostatnie, kiedy środowiska te, które chciały dokonywać realnych zmian, niepozorowanych, były eliminowane. Jutro o sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości i zawetowaniu przez prezydenta ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa ma się odnieść Komisja Europejska.
Komisja weryfikacyjna przesłuchała dziś byłego wiceprezydenta stolicy Jacka Wojciechowicza w sprawie działki Przesiennej 29. Przeszedłem do programu Jaka to piosenka, a biorę udział w Miliard w rozumie. Ironizował w czasie przesłuchania. W ratuszu był odpowiedzialny za plany zagospodarowania przestrzennego Warszawy, a ten umożliwiał Maciejowi M. wybudowanie na przejętej działce 60-piętrowego wieżowca. Przed komisję po raz kolejny wezwano Hannę Gronkiewicz-Walc i po raz kolejny nie stawiła się na przesłuchanie. Sprawa Siennej 29 jest podobna do sprawy leżącej nieopodal działki pod dawnym adresem Chmielna 70, którą wcześniej zajmowała się komisja weryfikacyjna. Obie w sąsiedztwie Pałacu Kultury. Były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz oświadczył, że prywatyzacją nie ma nic wspólnego. Proszę zrozumieć, że ja z reprywatyzacją nie miałem nic wspólnego i w związku z tym jest mi szalenie ciężko odpowiadać na pytania, które z tą reprywatyzacją ciągle się łączą. Tyle, że w przypadku działki Przesiennej 29 sprawa jej reprywatyzacji łączy się z ustaleniem planu zagospodarowania przestrzennego stolicy. Do momentu jego uchwalenia działka była własnością miasta, nie było do niej roszczeń. Także z dokumentów Biura Gospodarki Nieruchomościami wynikało, że te działki były zapisane jako dochód miasta. Świadomość nasza była taka, jako Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, również moja, że jest to, że są to i to i Chmielna, i Sienna, żeby była jasność. Że są to tereny własnością, będące własnością miasta. Przewodniczący Komisji Minister Patryk Jaki uważa, że istnieją dwie możliwości. Albo organy Urzędu Miasta się nie informowały wzajemnie, bo ktoś chciał coś ukryć, albo ówczesny wiceprezydent Warszawy mija się dziś z prawdą. Zostaje złożył także były radny miasta stołecznego Warszawy Bartosz Dominik. To, co go zdziwiło w tej sprawie, to ekspresowe tempo uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według niego miało to związek z kampanią wyborczą. Na komisji tydzień przed, tam była taka komisja, gdzie było bardzo dużo punktów obrad. Ten plan był gdzieś pod koniec wciśnięty i on nie został rozpatrzony i dopiero na kolejnym posiedzeniu komisji dzień przed sesją był rozpatrywany, natomiast to było w ostatniej chwili. I ja podjąłem decyzję, że warto wykorzystać ostatnią sesję Rady Miasta do zwrócenia uwagi na tryb procedowania. Rzeczoznawca Michał Eszy, który miał dziś złożyć wyjaśnienia, odmówił składania zeznań w sprawie tej nieruchomości. W maju bieżącego roku prokuratura regionalna we Wrocławiu postawiła zarzuty jemu oraz Maciejowi M. między innymi w sprawie Siennej 29. Zdaniem prokuratury nieruchomość przejęto za rażąco zaniżoną cenę. Przy rynkowej wartości prawie 14,5 miliona złotych oddano ją Maciejowi M. za 345 tysięcy złotych. Także i tym razem przesłuchania toczyły się w burzliwej atmosferze. Pełnomocnicy świadków próbowali przeszkadzać przewodniczącemu. Możecie się Państwo z tym nie zgadzać, podjąłem decyzję, przechodzimy dalej. Ale w zakresie sprawy administracyjnej Przyjdzie czas, że Państwo będziecie mogli wygłaszać oświadczenia. Ale jest wniosek 18 lipca, zamknąłem ten etap procedowania. Dziękuję, przechodzimy do przesłuchania. I tym razem również Hanna Gronkiewicz-Walc nie stawiła się na przesłuchaniu. Teraz będzie musiała zapłacić łącznie 12 tysięcy złotych grzywny. Spada bezrobocie rejestrowane. Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w maju ledwie przekroczyło 7%. To najniższy poziom zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych od 25 lat. Przed rokiem było to 8,7%, a w chwili, gdy rząd Beaty Szydło obejmował władzę, stopa bezrobocia była dwucyfrowa. Rośnie zatrudnienie w usługach i w przemyśle. Tu w ciągu roku o ponad 150 tysięcy osób więcej. Z początkiem roku wzrosła po raz pierwszy liczba osób pracujących w rolnictwie indywidualnym. W maju w urzędach pracy zarejestrowanych było dokładnie 1 151 600 osób bez pracy. Ponad 2 miliony jeszcze w 2014 roku osób bezrobotnych. Dzisiaj 1 150 tysięcy, a w przeciągu ostatniego miesiąca 50 tysięcy nowych miejsc pracy zmniejszyło się bez 50 tysięcy. To pokazuje, jak bardzo dynamicznie rozwija się polska gospodarka. Mówi doktor inżynier Andrzej Michalak i podkreśla, że to aktywna polityka gospodarcza i społeczna rządu wspiera ten rozwój. Stopa bezrobocia jest na obszarze kraju bardzo zróżnicowana. Nadal mamy powiaty, gdzie stopa bezrobocia jest dwucyfrowa, ale są i takie jak we Wrocławiu, gdzie wynosi ona nieco ponad 2,5%. Liczba ofert pracy utrzymuje się tu na wysokim poziomie, mówi Michalak.
Maciej Saltak z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Liczba ofert pracy utrzymuje się na wysokim poziomie. Od początku roku rośnie, ale nie obserwujemy stałej tendencji wzrostowej. Są miesiące, kiedy liczba ofert pracy zgłoszonych do Urzędu Pracy jest wyższa niż w miesiącu poprzednim. Następnie obserwujemy niewielki spadek, natomiast stale między 4 a 5 tysięcy ofert pracy miesięcznie, z grubsza rzecz biorąc, jest zgłaszanych do bazy naszego urzędu. Dla przedsiębiorców spadające bezrobocie oznacza jednak trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników. Wiele miejsc pracy pozostałoby nieobsadzonych, pracodawcy nie mogliby znaleźć kandydatów, stąd posiłkują się możliwością zatrudniania cudzoziemców. Jeżeli chodzi o Wrocław, są to przede wszystkim obywatele Ukrainy, którzy mogą podejmować pracę na 6 miesięcy bez uzyskania zezwolenia na pracę. Widać to zwłaszcza przy pracach sezonowych, gdzie coraz mniej jest Polaków. Sadownicy częściej zatrudniają obywateli sąsiednich krajów ze wschodu. Do Polski na sezon zbioru przyjeżdżało nieraz 1,5 miliona ludzi z Ukrainy, którzy tutaj pracowali. Zarówno eksperci, jak i Komisja Europejska szacuje, że ze spadkiem bezrobocia będziemy mieć do czynienia także w kolejnych miesiącach. Trudnym momentem dla polskich przedsiębiorców będzie za to dodatkowy odpływ osób, które po obniżce wieku emerytalnego z dniem 1 października bieżącego roku odejdą na emeryturę. Niemiecka telewizja publiczna CDF nie chce przepraszać za użycie określenia polskie obozy zagłady. Stacja składa apelację do Najwyższego Sądu Krajowego od wyroku wydanego przez Sąd Krajowy w Moguncji. Ten nakazał CDF-owi należyte wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, czyli zamieszczenie na głównej stronie internetowej przeprosin za użycie tego kłamliwego określenia. W grudniu ubiegłego roku Sąd Apelacyjny w Krakowie za użycie określenia polskie obozy zagłady nakazał telewizji CDF przeproszenie Karola Tendery, byłego więźnia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Przeprosiny miało się ukazać na głównej stronie internetowej telewizji i miały być widoczne przez 30 dni, ale stacja wyrok ten wykonała w dość osobliwy sposób. Treść przeprosin umieszczono w niewidocznym miejscu i z tytułem przeprosiny Karola Tendery, który nic nie mówił przeciętnemu widzowi. Nie wiadomo było, kto, kogo i za co przeprasza. To nie było wykonanie wyroku, uznał pełnomocnik Karola Tendery, mecenas Lech Obara, i zwrócił się do sądu w Moguncji, aby ten wydał klauzulę wykonalności polskiego sądu. Tak też się stało, ale tę decyzję telewizja CDF zaskarżyła do Najwyższego Sądu Krajowego. W uzasadnieniu napisano, że w Polsce od 2015 roku jest rząd konserwatywny, funkcjonujący pod hasłem aktywnej polityki historycznej, ukierunkowanej na ochronę dobrego imienia państwa polskiego i Polaków. Stacja sugeruje, że wyrok krakowskiego sądu był pokłosiem tej polityki. W apelacji, jak podaje portal TVP Info, zwrócono uwagę, że zanim PiS objął rządy, takie wyroki nie zapadały. CDF podnosi też sprawę zmian w polskim sądownictwie i powołując się na niemiecką prasę, twierdzi, że będzie zlikwidowany Sąd Najwyższy. Po protestach Polaków przywrócono nabór na wileńską polonistykę. Na razie zgłosiło się 17 kandydatów na studia. 14 lipca na 5 dni przed wygaśnięciem terminu pierwszego etapu rekrutacji władze Litewskiego Uniwersytetu Nauk Edukacyjnych podjęły decyzję o przerwaniu naboru na polonistykę. Swą decyzję uzasadniły tym, że na ten kierunek zgłosiła się tylko jedna osoba. Przerwanie rekrutacji na polonistykę oburzyło społeczność polską na Litwie. W ubiegłym tygodniu Polacy zażądali od władz państwowych przywrócenia możliwości kształcenia polonistów na tej uczelni. Po protestach nabór przywrócono. Okazało się, że są chętni do studiowania polonistyki. Jest już 17 podań na ten kierunek. Za kilka tygodni rozpocznie się drugi etap rekrutacji. Polonistykę można także studiować na Uniwersytecie Wileńskim. Mimo formalnego zawieszenia broni w Syrii wciąż giną ludzie. Co najmniej 9 cywilów poniosło śmierć, a 30 zostało rannych w nocnych nalotach we wschodniej Gucie w pobliżu Damaszku. Ataki przeprowadziły samoloty armii syryjskiej.
7 lipca w Hamburgu podczas szczytu G20 prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji porozumieli się w sprawie częściowego zawieszenia broni w Syrii. 9 lipca weszło ono w życie w południowych prowincjach Kuneitra graniczącej z Izraelem oraz Dara i Asesuwajda przy granicy z Jordanią. Z kolei w minioną sobotę syryjskie wojsko zapewniło wstrzymanie wojskowej aktywności we wschodniej Gucie. Niestety dzień później, jak podaje telewizja Al Jazeera, siły rządowe wydały oświadczenie oskarżając opozycyjną grupę Jaish al-Islam o złamanie zawieszenia broni i wznowiły naloty. Co najmniej 9 cywilów zginęło, a 30 zostało rannych w nocnych nalotach we wschodniej Gucie w pobliżu Damaszku. Wczoraj Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało o rozmieszczeniu we wschodniej Gucie rosyjskiej policji wojskowej w celu wprowadzenia w życie strefy deeskalacji. Rozwiórnty. Dwa kontrolne. Utworzono 2 punkty kontrolne i 10 stanowisk obserwacyjnych wzdłuż uzgodnionych odcinków linii kontaktowej w południowo-zachodniej strefie deeskalacji. Konflikt w Syrii może zostać rozwiązany dzięki 4 równoległym działaniom, powiedział specjalny chiński wysłannik do Syrii. Są to zawieszenie broni, pomoc humanitarna, połączone wysiłki w zwalczaniu terroryzmu, polityczne negocjacje. W kwestii Syrii chcę podkreślić, że Chiny nie mają tam swoich prywatnych interesów. Jesteśmy jednym z krajów, który najwcześniej i spójnie nalegał na rozwiązywanie kwestii syryjskiej w drodze rezolucji politycznej. Stanowisko Chin nie zmieniło się. Wojna w Syrii rozpoczęła się w marcu 2011 roku. W wyniku konfliktu zbrojnego, w który zaangażowały się zarówno regionalne, jak i światowe mocarstwa, śmierć poniosło ponad 310 tysięcy ludzi, a 11 milionów Syryjczyków, czyli połowa ludności, zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Żadne zawieszenie broni nie utrzymało się przez dłuższy czas. Porozumienia mińskie, które nakazują zawieszenie broni i wycofanie ciężkiego sprzętu wojskowego, ciągle nie są przestrzegane. Przywódcy Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy chcą podjąć nową inicjatywę dyplomatyczną, aby nakłonić walczących na Ukrainie do podporządkowania się tym ustaleniom. Tymczasem Stany Zjednoczone rozważają wysłanie broni na Ukrainę, aby przeciwdziałać rosyjskiej agresji. Za naszą wschodnią granicą cały czas toczy się wojna. Kilka dni temu zginęło 9 ukraińskich żołnierzy, a 5 zostało rannych. Tak zwana czwórka normandzka, czyli przywódcy Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy, uzgodnili podczas telekonferencji podjęcie natychmiastowych działań polityczno-dyplomatycznych w celu realizacji porozumień mińskich. Politycy wezwali do natychmiastowego zaprzestania naruszania zawieszenia broni i uznali, że rozejm z 21 czerwca musi być bezwzględnie przestrzegany. Czwórka normandzka uznała za priorytet wycofanie ciężkiej broni ze strefy przyfrontowej oraz rozdzielenie wojsk. Działania Niemiec i Francji od 3 lat poruszają się w tym samym miejscu. Czy jest to apelowanie do Putina o wycofanie swoich wojsk? Jest to apel o zaprzestanie wojny w Donbasie? Podsumowuje dr Piotr Gawreszczak. Stany Zjednoczone nie mają wątpliwości, że na Ukrainie mimo politycznej gry pozorów ciągle trwa wojna. This is not a frozen conflict. To nie jest zamrożony konflikt. To jest gorąca wojna. To bezpośredni kryzys, którym musimy się zająć jak najszybciej. To address as quickly as possible. Powiedział podczas niedzielnej wizyty na Ukrainie specjalny przedstawiciel USA do spraw Ukrainy Kurt Volker i dodał, że to Rosja ponosi winę za ten konflikt. Wiemy, co się wydarzyło na Ukrainie. Rozumiemy, w jaki sposób rozpoczął się ten konflikt i w jaki sposób się nim obecnie kieruje i dlatego uważamy, że jest rzeczą ważną, by Stany Zjednoczone zaangażowały się w większym stopniu. Kurt Volker powiedział w wywiadzie dla BBC, że jego kraj intensywnie rozważa pomysł dostarczenia na Ukrainę broni, w tym przeciwczołgowej, w celu wsparcia sił rządowych w walce z prorosyjskimi separatystami. Volker, który był ambasadorem Stanów Zjednoczonych przy NATO, ocenił, że uzbrojenie ukraińskich sił wymusiłoby na Rosji zmianę podejścia oraz nie stanowiłoby prowokacji wobec Moskwy. Te wypowiedzi skomentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, ostrzegając, że działania prowokujące napięcia na linii rozgraniczenia w Donbasie oddalają uregulowanie konfliktu. Kolejne wiadomości przekażemy Państwu po apelu jasnogórskim o godzinie 21.20. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia. To są certyfikaty, które znajdują się w
W nocy na północy kraju zachmurzenie duże i deszcz, na północnym wschodzie także burze. Na Podkarpaciu zachmurzenie duże i deszcz, a początkowo także burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże. Także chcieli mieć amerykańską pogodę tutaj w Polsce, a no to więc mają amerykańską pogodę w Polsce, a niestety jest burzowo. Okresami dość silne, w porywach do 60 km na godzinę północno-wschodni. Poza tym wiatr słaby i umiarkowany zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę. Jutro na północy Polski zachmurzenie duże i deszcz, na północy wschodzie możliwe burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, rano rozpogodzenia, miejscami przelotny deszcz i burze. Temperatura maksymalna od 19-21 stopni na zachodzie i północy kraju do 23 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, jedynie na Pomorzu Północnym, w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hektopaskali i będzie się wahać. Duże, duże. Także proszę Państwa, proszę być z nami. U nas Radio Conchita nadaje cały czas. I oto tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Pan Jezus jest mój na palu, nie na krzyżu. No dobrze, idźmy dalej. Co tam jeszcze? Drugie przykazanie wyrzucone, a dziesiąte na dwie części podzielone. I co jeszcze? Aha, spadło. Przekazanie spadło. O sabacie. Zbudź ufność, kiedy nadziei nam nie starcza. Radio Conchita.